Wieje, nie? Ciężko było iść. Całą drogę pod wiatr. Z północy wieje. No, ale nie zimny, nie? Nie, nawet dość ciepły. Taki dość ciepły nawet, nie? No. Byłeś dzisiaj w Karik? Nie, moje siostrzyczki przyjechały. Na inspekcję? Same nie wiedzą, czego chcą. Żeby cię trochę podenerwować. No, żebyś wiedział. Żebym sprzedał to pole na wzgórzu. Czy ty czasem nie robisz troszkę na złość? Nie wiem, pędzić stado pod górę kłopot, ale one patrzą na to pole. I jedno, co widzą, to nowe samochody dla swoich mężusiów. Widziały cały dzień? Skąd? Zatrzymały się w Karik na lunch. No, pojawiły się tu koło drugiej, powiedziały jasno, o co im chodzi i o 4:30 już ich nie było. Nie mają przywiązania. Szkoda gadać. A ty byłeś dziś w Karik? Byłem. Dzięki. Spotkałem Jimmy'ego. Zrobiliśmy szybki zakładzik, a potem poszliśmy na jedno małe. Wygraliśmy. Wiesz ile? 11-4. Ma nosa? Ma. A? Ma. Jimmy ma nosa. Co u niego? Jak mama? Jimmy jak to Jimmy, ale wiesz, co mi powiedział? Finmarowi udało się sprzedać ten dom Maury. Ile to lat stał pusty? Z 4 czy 5? Gdyż mało się nie zestra, jaki to interes zrobił. Sam się po plecach klepie. Jaki jest z siebie zadowolony. I opowiada o tej nowej lokatorce, że nie zła. Że z Dublina takie rzeczy. Prawie żonę zostawia. Mają tu wieczorem przyprowadzić, wiesz po co? Na drinka. Zapoznać, kurwa. Z miejscowymi. Nie życzę sobie, żeby w moim pubie działy się takie rzeczy. Ty wiesz, w czym rzecz? Że to Asnia tu przychodzi, rozumiesz? Właśnie on. A nie, on tu przyprowadza. Do nas. Do ciebie, do mnie, do Jimmy'ego. On żonaty do nas kawalerów i nie patrzcie. Żaden pan mnie nie umie sprowadzić, a ja proszę, żebaty. Ja nie mogę się wypędzić. Takie dupki zawsze się tak zachowują. Daj mi jeszcze jedno. Nie wiem, czy zostanę. Jeszcze 10. Czerwonych? Czerwonych. Zgadza się? Prawie. Dzięki. Zdrowie. Zdrowie. Wiem, że nie lubisz, jak o tym mówię, ale... O czym? Nie udawaj, dobrze? Wiesz, że czasami sobie o tym myślę? Myśleć nie wystarczy. Przydałaby się kobieca ręka. Ty lepiej na siebie popatrz. Daj tym święty spokój.
Ja jestem wolny facet i dobrze mi z tym. I mnie też. A może i masz rację. Zdrowie. Zdrowie. Brendan. Szepnąłem tylko Jimmy'emu, na co ma postawić i proszę. Wygraliśmy. Powinien mnie częściej słuchać, nie? Chyba zacznę sobie potrącać procent. Za te porady. Proszę bardzo, czego się napijesz? Będziesz tego żałował. Czego się napijesz? To cię nauczy wdzięczność. Dla mnie? Jedno małe. Jedno małe? Jedno małe. Wiatr ustał? Nie. Ale przynajmniej ciepły. No. Właśnie mówiliśmy, nie? Ciepły chociaż z północy. Przecież z zachodu. No co ty? No z zachodu wieje, co? Musiał się odkręcić. Co? Dzięki. Zgadza się? No co ty, za dużo masz, że tak rozdajesz? Oddawaj. Już. Zdrowie. Zdrowie, chłopaki. Jak mama? Jak zwykle. Muszę ją odwiedzić. Zapraszamy. Pomyślałaś już, co zrobisz? Z czym? Z domem. Ze wszystkim, jak zostaniesz sam. Będę siedział, jak siedzę. Gdzie mi tam wędrować?
Źle mu to, czy jak? Co? Nie ma to jak na swoim, nie? Zdrowie. Jack mi opowiadał o Finbarze i tej nowej. Widziałem ją. No co ty? W samochodzie Finbara. Jechali w stronę klifu. Pokazuję jej okolice. O idiota. Ona jest nowa. Ile może mieć lat? Czy ja wiem? No tak. Trudno powiedzieć. Z Dublina, tak? Z Dublina. Ma tu kogoś? Nie. Tak sobie przyjechała. Niedługo zaczną zjeżdżać się Niemcy. Będę miał co robić wieczorami. Brandon. My pomyślałeś, żeby wynająć im jedną wspólną na kemping? Po co? Niemcy i tak tu przylezą. I tak się tu będą pętać. Nie trzeba im jeszcze kempingów urządzać. Niech Finbar kempingi urządza. Biedaczek. Nie przelewa mu się. Napijesz się z nami? No tak się właśnie zastanawiam. Napić się czy nie? Napij się. Trzy whisky. Byś tu miał te wszystkie niemieckie rodzinki na wakacjach. Wiesz, teraz wydaje ci się tu cicho. Ale jakby zaczęli wyjeżdżać, to by ci ta cisza, kurwa, poraziła. Whisky? Z przyjemnością. A, dzięki. Papieroski? No. Pan, na zdrowie. Zaparkował. Zdrowie. 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 Pozwólcie, że wam przedstawię. Valerie. Właśnie wprowadziła się do domu Maure. Jack. Miło mi. Jack ma warsztat ze wzgórzem. Mnie też. A to jest Jim, pracuje u Jacka. Miło mi. Mnie też. A to jest Brandon. Miło mi. Jemu też. To jego pub. I cała ziemia, którą ci pokazywałem, aż za wzgórze. Bardzo tu pięknie. No, ładny kawałek ziemi. Na spacer czy na coś. Tak. No to czego się napijecie? Ja stawiam. No, a jeśli tak, to dla mnie duże. Valerie, duże? Dla mnie może kieliszek białego wina. Pójdę poszukać. Ale... Proszę nie robić sobie kłopotu. Żaden kłopot. Przyniesie pewnie jakiegoś sikacza, co mu jeszcze ze świąt został. Wina to się u nas raczej za często nie pija, nie? To
już mi całkiem głupio. Nie przejmuj się. Siadaj. Dziękuję. Nie zwracaj uwagi na tych wieśniaków. Jeszcze nie tak dawno, co wieczór tu z nami pił. Zazdrość przez nich przemawia. Wyjechałem robić pieniądze, oni zostali na tym zadupiu. A specjalnie żeś się nie narobił. Wystarczy spojrzeć w testament starego Finbara. Jaki testament? Jaki testament? Inwestycje, chłopie. Inwestycje. Inwestycje? Pewno słono sobie policzył za tę chałupę, co? Wcale nie. A dużo tam roboty? Prawie nic. W każdym razie jakby coś, to jest twój człowiek. Wszystko zrobię. Tak? Wpadnę, zobaczę, co tam trzeba. Głowa taryfa się dziewczynie należy. Po sąsiedzku. Po sąsiedzku, kurwa. Pół miasta tak właśnie po sąsiedzku wykupił. Pół miasta, pół miasta. Całe miasto. 1990 chyba się jeszcze nadaje. I tak nie poczułabym różnicy. Dziękuję. Bardzo dobre. Naprawdę pyszne. Włożę do lodówki, żeby się trochę schłodziło. Jak dzisiaj poszło, chłopaki? A jak mają pójść? Wygraliśmy. 11 do 4. Gdyby on zawsze chciał mnie słuchać. Jimmy, nie powiem. Ma czasem nosa. Ale nie zawsze. Można powiedzieć, czasem nasz Jimmy ma nosa. Czasem. 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 Dzięki, stary. Zawsze. Nie zawsze. Jimmy to Jimmy. Rozumiesz? Bada, zastanawia się, studiuje. A jest tam inny. Rozumiesz? Ty grasz na wyścigach, Valerie? Nie, nie. Stawiam na co mam ochotę. Raz się wygra, raz się przegra, ale na tym polega cała zabawa. Nie mam zamiaru słuchać, jak mi ktoś mówi, zrób tak, że tak, to wygrasz. Tylko dlatego, żeby trafić parę groszy. Bo wtedy nie ma zabawy, a rzecz w tym, żeby... Wiesz, żeby... No, żeby była zabawa, no. Rzecz w tym, żeby wygrać parę groszy, a nie ciągle wtapiać. No to wtapia, chyba ty. Rzecz w tym, żeby być fart, rozumiesz? Fart. A nie ciągle wyliczać, kombinować. No ale tym razem ci podpowiedział i wygrałeś. O co ci do cholery chodzi, co? Chodzi mi o to, że mnie samemu też zdarzyło się czasem wygrać. Napijecie się z nami? Jimmy. A mnie whisky. Jack. Piwko czy whisky? Może być whisky. Trzy whisky. Trzy whisky. Valerie? Ja dziękuję na razie. Na pewno? Dziękuję. Jesteś pewna? Tak, dziękuję. Nie będę zmuszał. Co dla ciebie? No tak się właśnie zastanawiam, napić się czy nie. Wypij. No masz nie wypić, Finbar stawia. Nie wiadomo, kiedy znowu się taka okazja powtórzy. Do tej pory to nam stawia co najwyżej wodę z kranu. To tylko na Boże Narodzenie. Przychodzę tu pierwszy raz od Bóg wie jak dawna, przyprowadzam uroczą, młodą damę i tak się mnie traktuje? Co o tym sądzisz, Valerie? Straszne. 20 to tak za często tutaj nie widujesz, co?
Zdrowie, chłopaki. Zdrowie. Zdrowie. Wasze zdrowie. A jak ty z nim wytrzymałaś tę przejażdżkę, co? Opowiadał mi historię okolicy. Zmyślał coś na poczekanie. Jasne. Wszystko zmyśliłem. Stare opactwo zmyśliłem. Ruiny fortu zmyśliłem. Tamę zmyśliłem. No, te wszystkie zdjęcia. To też kant. Zrobiłem je specjalnie, żeby nabrać Valerii. Otwarcie tamy. Kiedy to było, Brendan? 57. W 57. Twój ojciec jest tutaj. Twój też tam jest. Valerii. To jest stary Fimber, a to ojciec Brendana. Podobny jesteś do ojca. A ty wcale. Brendan podobny jest do matki. A teraz zagadka. Kto to jest ten w szortach? Ty? Taki wielki łeb na pajęczych nóżkach? To Jack. To jest niemożliwe. Ile miałeś wtedy lat? 7. W życiu bym nie powiedziała, że to ty. Fotograf chciał go odesłać do domu, bo ciągle kogoś zasłaniał. Było tak, Jack? Dokładnie tak, jak mówisz. Pozwolisz, że oddalę się na chwileczkę? Beznadziejny przypadek. A to gdzie było robione? Z mojego pola na wzgórzu. Pięknie. To jeden z najpiękniejszych widoków, nie, Brendan? Chyba tak. Pewno, że tak. W lecie wszystkie niemieckie dzieciaki zasuwają na wzgórze. Punkt widokowy. Dawniej powiadali, że na tym polu zbierają się wróżki. W ruinach starego fortu. Kto to opowiadał tę historię o ścieżce wróżek? Jack, on zna wszystkie te historie. Takich historii to u nas nie brakuje. A Jim też zna parę. Co? Nie. Ja nie umiem tak opowiadać jak Jack. Jak to było z tą ścieżką wróżek? Którędy ona szła? Jak to było z tą ścieżką wróżek? Znaczy, że człowiek pójdzie się odlać, a ten już o wróżkach. No to jak to było? Naprawdę chcesz wiedzieć? Opowiedz dziewczynie. Ale byś żałował. Dlaczego? Bo to wszystko działo się w domu Maury. Opowiedz. Straszcie mi, dziewczynę. Myślę, to bardzo ładna historia. Chcesz? Mhm. Siadaj. Maura mieszkała w twoim domu od urodzenia. Ona, jej bracia i siostry była najmłodsza. A jej matka... Berdy! Wszyscy ją tu dobrze znali. I matka lubiła żarty. A to ubranka swoim dzieciom pochowała, a to coś. A, bo ona wpuszczała im kleju do bucików, coś takiego. I zawsze krzyczała z góry, ktoś puka! Ktoś tam puka do drzwi! A nigdy nikogo nie było, rozumiesz? No i wszyscy przyzwyczaili się do tych jej żartów. Aż któregoś dnia, w sobotę, kiedy wszyscy wybierali się na tańce czy gdzieś,
Boldis zeszła jak zwykle na dół i zawołała, czy ktoś wreszcie pójdzie otworzyć te drzwi, na co oczywiście wszyscy, Boże, znowu to samo. Więc Boldis sama podeszła do drzwi i otworzyła. I nic nie powiedziała. Jakby nic się nie stało, ale Maura, chociaż była malutka, wyczuła, że coś jest nie tak. Że tym razem to nie był żart. Bo kiedy już wszyscy wyszli i siedziała z matką przy kominku, Boldis ciągle nic nie mówiła. I nie było jeszcze elektryczności. A żadna noc nie jest tak czarna, jak zimowa noc na wsi. Tylko wiatr od morza wyje. Słyszysz? Zupełnie jakby ktoś śpiewał do ciebie za drzwiami. Co? Już się boicie? Finbar tak jakoś niewyraźnie wygląda. Wypij te whisky w Finbar, to ci się może polepszy. Pilnuj swojej whisky. Strasznie ponurą historię z tego robisz. Taka już jej urada. Więc siedziałem sobie tak we dwie przy tym kominku i nagle pukanie do drzwi. Ona spytała, czy mam pójść otworzyć, mamo, bo Boldis się nawet nie ruszyła. Nie! Ktoś sobie żarty stroi. Posłuchaj. Wtedy jeszcze nie było tej przybudówki, gdzie jest teraz kuchnia. Tylko od razu tylne drzwi, zamykane na taki mały haczyk. I właśnie do tych drzwi ktoś znowu zapukał. Cichutko, delikatnie i bardzo nisko. Maura mówiła, nie tam, gdzie dorosły by pukał, tylko gdzieś tutaj. A Boldis znowu, siedź! Ty rusza się! Ktoś sobie żarty stroi. Zaraz przystanie. Siedź! No i siedziały. Aż pukanie ustało. Boldis nawet nie wyszła, żeby przynieść torfu i dorzucić do ognia. Siedziały po ciemku i czekały, aż inni wrócą. I marzły. Nie wiadomo, co to było? Boldis nigdy nikomu nie powiedziała, co się stało. Tylko raz, kiedy były same, wezwała księdza. Przyszedł, pokropił drzwi i okna. Pukanie się więcej nie powtórzyło. Dopiero po latach ludzie powiedzieli Maurze, że jej dom został wybudowany na ścieżce wróżek. Znaczy od fortu na polu Brendana, na wzgórzu, i potem w dół, obok tej starej studni, i dalej jeszcze w dół. Obok opactwa? Obok opactwa. Aż do takiej malutkiej jaskini na plaży. Legenda mówi, że wróżki chodziły się tamtędy kąpać. A dom mały postawiono im na drodze. I one chciały po prostu przejść. A to wygląda. Od tamtej pory tylko raz, w 50. którym ktoś pukał. I wtedy Maura znalazła w krzakach stado martwych ptaków. Taka to historia. Mam nadzieję, że się nie boisz. Coś w tym musi być. Tak myślę. Maura siadała tutaj. Naprawdę, chodziła wieczorami i zawsze tu siadała. Co kto pije? Nie daj się prosić. Ale może być w tej samej. Finbar duże? Niech będzie. Jimmy? To samo, co... Trzy duże. Trzy duże? Co? Zastanawiasz się, napić się czy nie, tak? No i jaka decyzja?
Barelli? Nie, dziękuję. W listopadzie minie 18 lat. 18 lat? 18 lat. Od przeprowadzki do Karnik. 18 lat. Ładny kawałek czasu, nie? A ja powiem, żebyś tak zdrowiej wyglądał. No to zróbmy dwa okrążenia. Płuca wyplujesz, stary. Czy ja bym się tam z tobą mierzył? No i tak się wygrywa, wykorzystując słabości przeciwnika. Teraz ci tu palnie historyjkę, jaki to on odważny. No powiedz. Ta mała Walsh wszystko zmyśliła. Nijam Walsh. Nijam? Nijam. Nijam. A co? Nie, nic. Nie wiedziałem, że ty mała Nija. Przestań! No! Niech bohater opowie. Wystarczy, że jej wmówiłeś, że w nawiedzonym domu mieszka. No, prosimy. Co się stało? Mówisz, proszę cię dziewczyna, to opowiedz. Nie ma co opowiadać. Koło nas stał dom. No i wprowadzili się do niego Walshowie. Walsh, jego żona i ich córki. Mieli także syna. Był żonaty, mieszkał osobno. Wprowadzili się tego roku, kiedy umarł mój ojciec. Jakoś tak, przed pogrzebem. Dwóch nas tylko było. Więc po jego śmierci mieszkałem sam. I pewnej nocy pukanie do drzwi. Otwieram, a tu pani Walsh. Cała zdenerwowana i prosi mnie, żebym zaraz do nich przyszedł, bo Nijam dostała jakiejś histerii. Co się stało? A ona, że dostała telefon od Nijam, która brała udział w seansie spirytycznym. Spirytystycznym? Spirytystycznym. Seans spirytyczny, tak? To co ona monopolowym była, czy? Nijam brała udział w seansie spirytystycznym. Oj, u koleżanki w domu tam urządziły sobie seans spirytystyczny. No i Nijam zadzwoniła do matki, żeby zaraz po nią przyjechała, bo wywołały jakiegoś ducha i ten duch nie chce odejść. No to matka pojechała po nią, ale po drodze do domu coś zobaczyły. Obydwie. Biegło przed samochodem, potem za nim, jakby pies. Psów to u nas nie brakuje, każdy ma psa. McDermott miał takiego olbrzyma. Mm, takiego. Jakbyś go z daleka zobaczyła, pomyślałabyś, że to koń. Owczarek niemiecki. Owczarek taki. A co, może wilczarz? Wiem na pewno, bo kupił go od takiego gościa z północy. Wszystkie psy u nas łagodne jak baranki, mówię jej. No ale ona uparła się, żebym do niej poszedł, bo Nijam dostała tej histerii. Czegoś takiego nie widziałem, jak żyje. Nijam wyglądała, jakby za chwilę miała umrzeć. Była biała jak ta koszula. Nawet bielsza, bo to chyba nie prane od miesiąca. Za nic nie chciała wyjść z pokoju, bo na schodach stoi jakaś kobieta. Pytam się, co ona robi? Patrzy na mnie. I wtedy zadzwonił telefon. Syn, ten żonaty, co mieszkał osobno, że jego dziecko płakało, więc je wyciągnął z kołyski i podszedł z nim do okna. I w ogrodzie zobaczył zmarłą sąsiadkę. W ogrodzie? Stała w ogrodzie i patrzyła na dom sąsiadka, która umarła kilka lat temu. Pomyślałem sobie, rodzina Czubku. Wróciłem do siebie. Jack wie, jak u mnie było. Schody prowadziły prosto do pokoju. No tak, dokładnie tak. Usiadłem przy kominku, tyłem do schodu. Zapaliłem papieroska. No tak, teraz to wydaje się głupie, ale wtedy siedziałem tyłem do schodów i bałem się odwrócić, bo wydawało mi się, że coś tam jest. Nawet bałem się zapalić następnego papierosa. Wariactwo, nie? Ale ten papieros, co go wtedy wypaliłem, to był mój ostatni. Od tamtej pory
Taka to historia. I wtedy przeprowadziłeś się do Karik? Kłóciek. Tam, gdzie więcej światła. Chyba pójdę sobie nos przypudrować. Myślicie, że jestem świr? A zawsze wiedzieliśmy, że jesteś świr. Nie czujecie się tu czasem trochę samotni? Człowiek się przyzwyczaja, nie, Brendan? Nawet się o tym nie myśli. Jimmy ma matkę, którą się musi opiekować, ale my zawsze tu jesteśmy. A więc jak tylko weźmie ochotę, zawsze można posłuchać radia. Ty. Co ty chcesz tu robić? No co ty tu chcesz robić? Masz jakieś plany? Nie, chcę mieć trochę... świętego spokoju. To nie mogło lepiej trafić, nie? Świętego spokoju byś tu miała. Pod dostatkiem. Ale jakbyś czegoś potrzebowała, to wpadę. Myślę, że jakoś dam sobie radę. Od ciebie to tylko 10 minut pod górę. Oj. Coś czuję, że Finbar będzie tam częstym gościem. To bardzo poczciwy chłop. Jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś tak na niego powiedział. Różnie. A nie tak. Czego to jeszcze nie słyszałeś, co? O czym to teraz opowiadasz? Nie słuchaj ich. Z zazdrości gadają. Na pewno. Przynajmniej ona trzyma moją stronę. Bo chcę, żebyś ją odwiózł do domu. Nasłuchała się kobicina. I boję się sama wracać. Ktoś coś pije? Ja dziękuję. Ale ty się nie krępuj. Może jednak. Valerie? Teraz moja kolejka. Ty tu jesteś gościem. Finbar whisky? Póki co dziękuję. Kończę piwo. Jedno whisky? Dzięki. Dorzucę trochę. Chcesz już jechać?
Tak, tylko patrzę na zegarek. Mam jutro w hotelu wesele. A to ty sam pracujesz w swoim hotelu? A jak? Tak się robi pieniądze. Wiemy, wiemy. Czyje to wesele? Nuali. Znasz ją. Córka Declana. W lipcu będzie 10 lat, jak umarł. Pracuje u mnie w hotelu jako pokojówka. Wszystkim paplek to z kim? Mówi, że od razu wie. Bo jak wchodzi do pokoju, to łóżko jest zaścielone. Taka, co ma kogoś na boku, zawsze pościeli. Za kogo wychodzi? Jakiś taki. Nie młody już. Bogaty musi być. Jak ten. Niemały grosz chowa w tym warsztacie. Ma nadzieję, że mu się jakaś młoda rybka złapie. Nie tak, Jack? Mhm. Taki mam plan. Z takimi starymi kawalerami to trzeba uważać. Na kuchni mają gar zupy. I tylko co jakiś czas dorzucają do niego jakieś odpadki. Tym się żywią. Nie tak? Mhm. Co dzień smakuje lepiej. I taki kurz wszędzie. Od lat niesprzątane gazety, kryminały leżą tak, odkąd matka umarła. I dziewczyna musi ten cały syf wysprzątać. Nie tak? Dokładnie tak. Więc jedno, co mogę dla niej zrobić, to urządzić jej u siebie w hotelu takie wesele, żeby miała co wspominać do końca życia. Wiesz co? Wiesz, co ci powiem? Taki całkiem normalny to ty, kurwa, nie jesteś. Jeszcze 10. Nuala wychodzi za mąż. Tak wracając do tych historii, co... Podłapaliśmy z Declanem robotę. Od samego rana lał straszny deszcz. Miałem wtedy okropną grypę i matka mówiła, żebym został w łóżku, ale Declan się zapalił. Miał za to być parę groszy. Przyjechał po mnie samochodem i pojechaliśmy do kościoła w Glen. Ksiądz wziął nas do zakrystii i powiedział, że mamy kopać grób na cmentarzu. Chwila, mówi Declan. To tu w okolicy nie było nikogo, kto by chciał grób wykopać? Ksiądz się zmieszał. Zaczął kręcić, że niby miejscowe chłopaki grają w pubie w strzałki czy coś tam. Dał nam kalosze, ortaliony i zaprowadził do miejsca pod drzewem. Zostawił nas. A my zabraliśmy się do kopania. Lało coraz gorzej. Grypa mnie rozbierała. Bolały ręce i nogi. Wykopaliśmy trochę i zrobiliśmy sobie przerwę. Siedliśmy w samochodzie. Declan wyciągnął butelkę. Pociągnąłem łyka i trochę mnie to postawiło na nogi. Co pół godziny robiliśmy przerwę na łyka. Jakoś szło. Po jakimś czasie przyjechał karawan. Potem przyszedł ksiądz. Powiedział, o której rano pogrzeb. Znowu poszedł. Zostaliśmy sami. A, ten nasz umarlak leżał w kościele. Declan poszedł po folię, żeby nakryć grób. A ja siadłem pod drzewem, wypiłem, co tam jeszcze zostało i czekam. Patrzę. A tu z kościoła wychodzi facet w garniturze i idzie do mnie.
Stanął koło mnie, patrzy na grób, pyta, to dla tego i tego, zapomniałem nazwiska. Mówię, zgadza się. On, to nie tu. Jak nie tu? On, chodź, to ci pokażę, idzie. Myślę, dajże mi pan spokój, a gość się odwraca i mówi, chodź, to niedaleko. Myślę sobie, pójdę, żeby się odczepił. Zatrzymał się przy takim malutkim, białym, ze zdjęciem małej dziewczynki i mówi, to tu. A ja na to nie ma sprawy, proszę pana, zrobi się. Żaden problem. Dotknął nagrobka i poszedł z powrotem do kościoła. Przychodzi Declan z folią. Pytam go, widziałeś tego faceta? A on, że nikogo nie widział. W domu skoczyła mi gorączka i przeleżałem dobrych parę dni. Któregoś dnia, jakoś niedługo po tym pogrzebie, matka przyniosła mi gazetę. W rubryce zgonów było zdjęcie tego faceta. Lata później Declan powiedział mi, dlaczego ksiądz z Glen u nas szukał chłopaków do kopania grobu. Ten gość, co umarł, był zboczeńcem. I wszyscy w Glen o tym wiedzieli. Z małą dziewczynką chciał się pochować. Czyś ty zgłupiał? Opowiadać takie rzeczy przy dziewczynie? Straszyć ją, że zboczeńcy grasują po okolicy? Wiecie, jak to jest. Chory byłem, a poza tym wypiliśmy trochę. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Zostaw, zostaw. Przepraszam. Myślisz, że to były halucynacje? Nie wiem. Chcesz już iść? Nie, muszę tylko na chwilę do toalety. Tędy, tak? Valerie, strasznie cię przepraszam, damski się zapchał. Jak ci nie wstyd? Mają mi naprawić. Zapraszam cię do mnie na górę. Ale nie trzeba, przecież... Ale żadny kłopot, chodź. Nie idź. Jak się nie będzie przez 10 minut, pójdziemy cię szukać. Już dałbyś spokój. Valerie. Valerie. Co? Przywiózł ją tutaj. Na wzgórze zaprowadził, wszędzie. Co? No co? No to ja się pytam, co? Dajcie spokój. Przestań. No pytam się ciebie, co? Nic. Lokalny koloryt. Co, nie było tego w programie wycieczki? Dziewczyna przyjechała tu sama jak palec. Czemu nie wiem? Chcę jej jakoś pomóc. Przyjąć ją. Kurwa, wynędrzy! Przestańcie mi tu Bóg wie co insynuować, bo tego nie lubię. Jestem żonaty. Co innego wy? Co ty, kurwa, myślisz, że ja żony szukam? A kiedy cię ostatni raz widziałem w garniturze? A żebyś wiedział, że bardzo często chodzę w garniturze. Przychodzi tu pierwszy raz od Bóg wie jak dawna się mączy, słyszysz? Za wsiurów nas ma, sam wsiur. Zobacz go. Postawię ci piwo i będzie po sprawie. Nic mi tu, kurwa, nie będziesz stawiał, ty. Ja ci postawię i wtedy będę po sprawie.
duże. A do tego szklaneczkę whisky? Niech będzie. Co to? Co ty zabić mnie chcesz? Zabić mnie chcę! Nic ci nie będzie. Czy mi? Dam mi whisky. Whisky? A do tego duże piwka! Nie, nie, przestań! Dzięki. Nie! Zdrowie. 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 Postraszymy? Chodźcie ich postraszymy. Później dopiero dobudowano dom. Już chcieliśmy was szukać. Oglądałam dom. Co? Jak wrażenie? Bardzo porządnie. Bo miał dzisiaj u siebie siostry. Były u mnie na lunchu. Nawet mi o nich nie mów. Przepraszam, przepraszam. Chcesz już iść? A ja się tak zasiedziałem. Ja tak słuchając tych waszych historii pomyślałam... Na dzisiaj dosyć historii. Spać nie będziemy mogli. Przytrafiło mi się coś, o czym... To jest dla mnie ważne. Ja nigdy o tym nie mówiłam. Pracowałam na uniwersytecie. Daniel, mój mąż, też tam pracuje. Kiedy urodziła się Niam, moja córeczka, przerwałam pracę i wróciłam, jak Niam miała 5 lat, kiedy zaczęła szkołę. Matka Daniela zabierała ją po szkole do siebie, a ja przychodziłam po nią po pracy. Rok temu Niam chciała nauczyć się pływać. W szkole był kurs. Raz w tygodniu, w środę, zabierali dzieci na basen. Świetnie szło. Robiła postępy. Uwielbiała wodę. Nie mogła doczekać się każdej środy. Była taka sprytna, bardzo wesoła i roześmiana, ale miała kłopoty ze spaniem. Bała się ciemności. Zawsze któreś z nas musiało leżeć przy niej, aż zasnęła. Czasem budziła się w nocy i przychodziła spać razem z nami. Próbowałam z nią o tym rozmawiać. Pytałam, czego się boi. Ale... W ciągu dnia nic ją żadne strachy nie obchodziły. Wydawało jej się, że noc będzie za 100 lat. Ale jak tylko robiło się ciemno, za oknem pojawiali się jacyś ludzie, coś działo się na strychu, ktoś wchodził po schodach, dzieci pukały w ścianę. I zawsze widziała mężczyznę stojącego po drugiej stronie ulicy.
Chciałam nawet pójść z nią do lekarza, ale... Ale Daniel uważał, że to jej minie, że musimy tylko zwracać uwagę na to, jakie książeczki dajemy jej do czytania i co ogląda w telewizji. Czasem bała się, że jak się obudzi, to nie będzie taty i mamy i wszystkich mebli i dywanów. Tak skarżyła się mamie Daniela. Tłumaczyłam jej, że to bzdura, że przecież nigdy byśmy jej nie zostawili. Mówiłam, że jak tylko będzie się czegoś bała, to żeby zaraz zadzwoniła do mnie ze szkoły, to po nią przyjadę. Znała numer. Bardzo dobrze zapamiętywała numery. Nasz domowy, babci i mój do pracy. W marcu zeszłego roku szkoła zorganizowała takie małe zawody. Każde z dzieci miało przepłynąć długość basenu. Obiecałam, że przyjdę kibicować, ale za późno wyszłam z pracy i... Spóźniłam się. Kiedy przyjechałam, przed budynkiem stała karetka. Weszłam do środka i zobaczyłam, że w basenie nie ma nikogo. Nauczycielka z grupą dzieci stała na brzegu, płakała. Dzieci też płakały i podeszła do mnie jakaś kobieta, chyba matka któregoś z dzieci. Powiedziała do mnie, że był wypadek, że Niam uderzyła głową dno basenu, że była pod wodą, że próbują ją reanimować, ale że wszystko będzie w porządku. Nie wierzyłam w to, co słyszę. Myślałam, że to pewnie ktoś inny. Zaprowadzili mnie do sali. Niam leżała na stole do ping-ponga, a lekarz z karetki robił jej sztuczne oddychanie. Była w kostiumie kąpielowym. Lekarz powiedział, że sztuczne oddychanie nie skutkuje, że nie wie, czy żyje. Zawinął ją w ręczniki. Zaniósł do karetki. Poszłam za nimi. Po drodze zadzwonili do szpitala, ale... Lekarz chyba już wiedział i zapytał się mnie, czy ja się chcę z nią pożegnać tu w karetce, bo w szpitalu może nie być kiedy. Przytuliłam ją. Była zimna. Powiedziałam, mamusia bardzo cię kocha. Wyglądała, jakby spała. Tylko usta miała takie sino-niebieskie. To trwało taką chwilę. Jakby nie działo się naprawdę. Ja na pogrzebie myślałam, że wystarczy, że ja podejdę i wyjmę ją z trumny, a wszystko będzie jak dawniej. Daniel... Nie wiem, czy winił mnie za to, ale... Zaczął pracować więcej. Prawie ze sobą nie rozmawialiśmy. Któregoś dnia rano leżałam w łóżku. Daniel wyszedł już do pracy. Co rano leżałam tak po parę godzin, próbując zasnąć. I wtedy zadzwonił telefon. Pomyślałam, niech dzwoni. Nie miałam zamiaru odbierać. Długo dzwonił. Potem przestał, przysnęłam, ale znowu zaczął dzwonić. Dzwonił i dzwonił. Pomyślałam, że pewnie Daniel coś chce, albo ktoś, kto wie, że ja jestem w domu. Zeszłam na dół, żeby odebrać. Ledwo było słychać, jakby było coś na linii. To znaczy, ja słyszałam głosy, ale nie mogłam zrozumieć, co mówią. I nagle usłyszałam głos Nia. Mamusia? Tak. A ona, czy ja mogę po nią przyjechać? Ja nie wiedziałam, czy to jest sen, czy ten jej wypadek był snem. Zapytałam się tylko, gdzie jest? A ona, że u babci w sypialni, ale że babci nie ma i ona się boi, że dzieci pukają w ścianę
I ten mężczyzna po drugiej stronie ulicy patrzy się na nią i ma zamiar przejść. I czy ja mogę po nią przyjechać? Powiedziałam, oczywiście, zaraz będę. Rzuciłam słuchawkę i zbiegłam do samochodu, tak jak stałam w podkoszulku. Ledwo widziałam drogę, tak ryczałam. Ja wiedziałam, że jej tam nie będzie. Wiedziałam, że nie żyje. Ale ta myśl, że ona gdzieś jest. A ja nie mogę jej pomóc. Matka Daniela wezwała lekarza i spałam dzień czy dwa. Daniel powiedział, że muszę się pogodzić z myślą, że nie ja mnie żyje, ale ja uważałam, że powinien zastanowić się nad tym, co mi się przydarzyło, spróbować zrozumieć! Ale... on nalegał, żebym poszła do lekarza i wszystko będzie dobrze. Jak może być dobrze, kiedy ona gdzieś jest? Nie wiem gdzie. I potrzebuje mojej pomocy. Ona mnie potrzebuje. Słyszałam jej głos. Przyjedzie tu do ciebie? Nie, nie sądzę. Byłoby bardzo źle, gdybyście teraz stali się przez coś takiego, przecież na dobrą sprawę. Nawet nie wiesz, co to było. Valerie powiedziała, że wie, co to było. Ale przecież to niemożliwe. Musi być jakieś inne wytłumaczenie. Może to była pomyłka. Ktoś wykręcił mnie ten numer. Jaka pomyłka? Albo coś z telefonem, może to było coś na linii. Ale ona słyszała głos, ale rozumiesz? To nie był jej głos! Stańcie! Jimmy próbuje jakoś to wytłumaczyć. Kurwa, nie jej głos. Przestańcie, proszę. Ja nie chcę, żeby... Jest mi tu dobrze z wami. Słuchałam tego, co mówiliście i... Tak sobie myślę. Że chyba jednak nie zwariowałam. To są rzeczy, o których nie mamy pojęcia. Ale na wszystko jest jakieś wytłumaczenie. Muszę już iść. Zostałbym jeszcze chwilę. My odprowadzimy Valerie. No chyba, że wolisz jechać ze mną. Zostań. Napijesz się wina, uspokoisz. Chyba zostanę jeszcze chwilę. Mogę się z tobą zabrać? Oczywiście. Coś na sen? No. Valerie. Miło cię było poznać. Wiem na pewno, że twoja córeczka jest bezpieczna i ma się dobrze. Gdzie teraz jest. Odpoczywaj sobie. Ciesz się ciszą i spokojem. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. Zapalę na dworze. Dziękuję za wszystko, Finbar. Dopilujemy, żeby ci tu u nas niczego nie zabrakło. Dziękuję.
Nie ma za co. No. Do szybkiego. Do szybkiego. Mam nadzieję. Prawda? Finbar? Trzymaj się. Uważaj tam na siebie! Chodźcie, usiądziemy tam. Zimno się robi. Napijemy się jeszcze po jednym? Świetna myśl. Jack, małą whisky na drogę? No. Valerie? I teraz moja kolejka. Ta kolejka od firmy Gratis. Oficjalnie papież zamknięty. No, ruszać się. Gdzie Maura? Usiądź. Zaraz zrobi się ciepło jak w uchu. To wino już prawie zamarzło w lodówce. Nalej ci brandy. Dziękuję. Ale to jest za dużo dla mnie. No co ty? Nigdzie nie jest napisane, że masz wszystko wypić. Zresztą, jak zostawisz, to Brandon zleje z powrotem do butelki. Odpieprzysz ty się kiedyś nareszcie? Myślę, że powinniśmy, nie? No. A? Valerie? Twoje zdrowie. Twoje zdrowie, Valerie. Wasze. Masz dzieci? No skąd? Przecież nigdy nie byłem żonaty, nie? Ale ten powinien sobie kogoś poszukać. Ciągle mu mówię. Żałujesz, że się nie ożeniłeś? A kto by tam chciał? Złośliwego pierdołę. No dobrze mówi. No co, siedzę sobie w tym swoim warsztacie. Zadupio. Ej, ten cholerny, blaszany dach. Albo gorąco, jak w piekarniku, albo deszcz wali, jakby tu rzucał kamurami. Siedzę sobie. No, co miałem dziewczynę. Brendan wie. Chodziliśmy ze sobą 3 lata z hakiem. Ale ona chciała do Dublina. Nic tylko do Dublina i do Dublina. Uważała, że tam jest nasze miejsce. A ja nie mogłem zrozumieć, po co ona chce fruwać. No po co? No nie zostałem, ona wyjechała. Znalazła pracę, czekała.
Nienawidziłem tam jeździć. Byłem wszystkiego ze trzy razy. Tylko po to, żeby sobie, wiesz... No niestety, to było wstrętne z mojej strony. Jeździłem tam tylko po to. Po nic innego. Napalałem się cały na to jechanie. Ale wystarczył jeden dzień, jedna noc. Spacer po parku. Już mi było nudno, już robiłem się marudny. A jej pękało serce. Po prostu tak na poważnie. Źle się czułem z dala od domu. Potem przestałem odpowiadać na jej listy. Nie mogłem znieść tej jej troski. Jak się ma, że może z pocztą jest coś nie tak. Po prostu chciałem to skończyć. A jak mi napisała, że wychodzi za mąż, byłem wściekły. Uważałem, że to wszystko jej wina. No potem cóż, no. Wszyscy tutaj wybierali się na jej wesele. Autokarem. Zabrałem się z nimi. No. Garniturek, buty na glanc. Autokar jeżdżał, tutaj się o 7:00. Nie? A ja do 5:00 rano siedziałem tu i piłem. Żygać mi się chciało po drodze? A jeszcze w kościele, pamiętasz? Waliło brylantyną u nas w sioków, nie do wytrzymania. Wychodziła za mąż, za wojskowego. Bary jak u goryla. Kiedy tak szli do ołtarza, nasze oczy na chwilę się spotkały i wiesz co? Wiesz, co zobaczyłem? Spojrzała na mnie, jakby był, kurwa, jednym z gości weselnych. Rozumiesz? Uciekłem z tego kościoła, poszedłem prosto przed siebie. Wszedłem do pierwszego pubu, wypiłem 2 piwa i 2 whisky. Pomyślałem sobie, dobrze jest, ty masz goryla, a ja mam przed sobą przyszłość. W pewnej chwili podszedł do mnie barman. Całkiem jak ty, Brendan. Podchodzi i pyta, czy nic mi nie jest. No to ja odpowiadam, że nie. A on na to, że zrobi mi kanapkę. No to ja, że dziękuję. A on wziął, rozumiesz? Ukroił 2 kromki ze świeżego bochenka. Dokładnie posmarował masłem. Pokrył szyneczkę, ser. Wyjął ze swojej cebulkę, położył to wszystko na chlebie. Chleb na talerzu. Przekroił na pół, przysunął do mnie talerz i mówi, zajadaj, proszę. Proszę, zajadaj, chłopie. No potem wziął marynarkę i wyszedł, bo się skończyła jego zmiana. Wziąłem tę kanapkę do ust. Co tu dużo gadać? Nie mogłem przełknąć. Bo ja zjadłem. Zjadłem, bo ktoś, kogo wcale nie znałem, zrobił tę kanapkę dla mnie, rozumiesz? Zwyczajnie dla mnie. Co? Taka mała rzecz. No nic. Pójdę już. Pewny jesteś? Strasznie wieje. Co to ja? Pierwszy raz w tych stronach? Przyniosę ci latarkę. Co? Latarkę. Brendan! Nie chcę! Zanim się obejrzymy, wszyscy będziemy duchami. Będziemy tu siedzieć z Maurą. I popijać sobie whisky, nie? No. Nic. To był dla mnie bardzo dziwny wieczór.
Dla mnie też. Cieszę się, że cię poznałem. Ja też. Przepraszam, że się tak rozgadałem. Co ty? Posłuchaj mnie. Nie wiem, czy to cholerne odludzie to takie akurat dobre miejsce dla ciebie. Dlaczego? Żeby taka dziewczyna jak ty chowała się przed światem i słuchała, jak starzy idioci pieprzą o wróżkach, duchy, anioły, chrzanić to. Nie chcę, żebyś zajmowała się takimi bzdurami, rozumiesz? Ale to nie chcę. Rozumiesz? Tak? Strasznie ci współczuję. Wiem. Baterie słabe. Podwiozę cię. Nie chcę. I tak odwożę Walerii, zabierzesz się z nami. Słabo, słyszysz? Nie chcę. Zabierzesz się z nami. Jack, zostań, zabierzesz się z nami. Twoja Valerie? Tak, moja. Valerie? Co za uprzejmość. Masz się te maniery? Dziękuję. Proszę. Ktoś widział moje klucze? Jeszcze sobie zapalę przed wyjściem. Brendan? Valerie? Nie, nie palę. Muszę jutro wstać. O 5 rano. Jadę do Bolanda. Ten to ma dopiero bachorów. Was z 15. Zobaczę cię tu niedługo? No tak. Beze mnie ten jego pap padł już dawno. Nie wierz mu, Valerie. Przez najbliższych parę tygodni ani jego, ani Jima tu nie zobaczymy. Dlaczego? Niemcy się zjeżdżają. Jack uważa, że robią za dużo hałasu. Bo w ogóle nie możesz zrozumieć, o czym oni... No o czym oni w ogóle gadają? No to gdzie chodzicie? Mam mi taki fajny pap.
w karik. Co? W karik? Dobra, zostawcie mnie tutaj, żebym stał za barem i słuchał, jak ci idioci grają na gitarach i śpiewają te swoje zasrane szlagiery. I jedyne, co mam do zrobienia, to nalać parę piw i patrzeć, jak cień wzgórza wędruje po podłodze. I jak jakiś kretyn będę stał i się gapił na cień! Jak wpełza na tych zidiociałych Niemców. A oni go nawet nie widzą. W porządku. Jeżeli Walerii zgodzi się tu przyjść i stawić czoła Niemcom, my z Jimmy też przyjdziemy. A? Zaszczycicie nas swoją obecnością, tak? Będziemy sobie mogli popatrzeć na te wasze paskudne mordy, tak? Kajny Zache! Nie to nie. No to Finbara byś miał codziennie. Przestań! Możesz, nie odpędzisz go, jak muchy od gówna. Bo trochę przypaliłem, nie? Nie, wcale. Przepraszam cię, Walerii. Nic się nie stało. No, naprawdę, bardzo cię przepraszam. Ale naprawdę, nic się nie stało. Naprawdę? Tak. No to jak będzie? Z czym, z Niemcami? Mi nie przeszkadzają. Może nawet poderwę sobie jakiegoś? Ty słyszałeś? Przecież oni są... No nie, będę. Powiedz mi, skąd oni w ogóle są? Kto? Niemcy. To te? Tak. Dzięki. No powiedz mi, skąd oni w ogóle są? Z Danii, kurwa? Z Norwegii? A chuj ich tam wie, skąd oni są. Thank you.